Witam serdecznie z tej strony, Karokser, i zapraszam do kolejnego materiału z gry Gothic 2 na modyfikacji Dirty Swamp. Jesteśmy w kolejnej przepięknej świątyni. Już widzimy, że z tymi strażnikami to tak za bardzo podjazdu nie mamy. Chyba, że oni tylko w stanie spoczynku mają takie wartości życia. Ale no, ciężko można by, mogłoby być z nimi walczyć. Dostaliśmy strzały, chociaż... Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Na brak amunicji to narzekać nie możemy w aktualnej sytuacji. No i dobra. Tutaj trzeba będzie robić dużo sejwików. Ja nie wiem kompletnie czego się spodziewać, jako że ci strażnicy nie budzą się. O, o właśnie. No. Teraz już znamy powód, dlaczego tamte drzwi były zamknięte. Ta pokrzywa. Przełącznik. To spowodowało, że te kolce... Okej. A bo i nie. Dobra. Trzeba coś będzie lepiej wykombinować. Dobra, kliknijmy sobie ten przełącznik. I co, i to spowodowało, że one już nie spadną, no. Aha. No dobra. Nie do końca kumam, co ja mam tu zrobić. I ja nie mogę z nimi podjąć walki, tak? Znaczy w sensie, no mogę, ale... nieśmiertelni wobec mnie. Co ja miałbym tu zrobić niby? Ten pulpit przeczytam, chociaż prawdopodobnie nie jestem w stanie go odczytywać. A nie, jednak jest. Ta jedna myśl w głowie mi dziurę wierci. Przeraża mnie życie, więc szukam śmierci. Szczęśliwi ci ludzie, którzy umierają, odchodzą, nie żyją, duchami się stają. Świat jest pełen. Świat pełen jest chamstwa, obłudy i agresji. Nie cierpię społeczeństwa, za dużo w nim presji. Wszyscy, którzy żyją, są przeklęci. Świat mnie przeraża, szukam śmierci. Więc po co się budzę każdego poranka? Mógłbym już umrzeć, śmierć to moja kochanka. Chciałbym tak właśnie zasnąć i się nie obudzić, bo życie to labirynt, w którym można się zgubić. Jakim cudem potrafię to przeczytać? Może to ma coś wspólnego z tym chrztem Adanosa? To dobre pytanie. Tylko kolejne pytanie jest następujące. Co ja mam tu do cholery zrobić? Tam jest jakiś grzybek, ale... Cholera wie, o co chodzi. Oła, oła, oła. Nie. Ja mam pomysł, mam pomysł. Dobra, zamknęliśmy go w środku. Co dalej? Trzeci fragment. No świetnie, zostałem otruty. Mam nadzieję, że znajdę antidotum. Inaczej będzie ze mną krucho. O, zajebiście. Dobra. Zapiszmy sobie jeszcze raz. No jak już takie są otruty, to... To co to spowodowało? Nic się nie stało.
To dalej. W sumie wiem, o co tutaj chodziło. Trzeba było go zlurować i na niego spuścić ten przełącznik. A teraz tak. Nie, w ten sposób się nie da. Kurczę, powiem wam, naprawdę nie mam pomysłu, co ja mam zrobić. Już wiem. Kurczę, czekajcie, bo... Chyba kumam, na czym polega problem. Zastosujmy. O właśnie, teraz widzę w tym menu, o co chodzi. Czytajmy grę. Nie, dobra. Inaczej to trzeba zrobić. Już mam pomysł. Jakiego mościa z trigger... Oho, access violation. Dobra, jesteśmy z powrotem. Niestety access violation cały czas nawiedza. Trzeba przeanalizować to, co my dostajemy, a mianowicie tak. Daje nam te zwoje ukorzenienia. To mamy pod szóstką, tak? Okej. Więc wydaje mi się, że myk polega na tym, że powinniśmy to zagrować. Okej. Nie! Zabić tym. Przemiana w chrząszcza. Dobra. Przemiana w chrząszcza rzeczywiście może pomóc. Tylko nie do końca wiem w... Już wiem w czym. Dobra. Tutaj te drzwi są takie... troszkę mniejsze. Ładnie, ładnie, ładnie. Kula ognia. Ten przełącznik. O. Ja naprawdę nie zrobiłem save'a po tym wszystkim. Dobrej drodze. Jakby nie do końca rozumiem. Co to ma nam dać? Tutaj wejdziemy. Jeden zręczności za mało. Tylko na co za mało? 21 zręczności. To jest dobre pytanie. Teraz podejrzewam, że skoro dostaliśmy... Oczywiście ponownie Access Violation nas nawiedził. I teraz pytanie, czy my mamy jeszcze raz wykorzystać to do korzenia? Co my mamy zrobić? Dobra, zróbmy w ten sposób. Zobaczmy, czy dostaniemy coś ciekawego z tego popka. Klucz kamiennego strażnika.
Okej. My w ten sposób musimy wyeliminować sobie tych strażników tutaj przy pomocy tych pułapek chyba wszystkich wobec tego. No to może być ciężkie do zrobienia. Dobra. Piszmy. O kurwa, przecież to nie ta pułapka. Nie, czyli tego nie trzeba było zabijać, ale się udało. Czemuż by nie? Możemy sobie ich tak poeliminować. Dobra, kolejny zabity. Para moneta, więc tędy droga kompletnie. Się nic z tym zrobić. O, zajebiście, nic się nie stało. Zapraszam tędy, zapraszam tędy. Halo? Kolejna stara moneta. Amulet życia. No zajebiście. Mamy amulet życia. Dobra, trzeba na pasek rzucić. A nie, mamy. Czy to będzie neutralizowało się razem z trucizną? Ta jagoda? Chyba ta. Zapiszmy grę, żeby tak nie marnować tego jedzenia. I zastanówmy się, co my musimy tutaj zrobić. Wszystkich strażników, żebym powyżynał. Tam się nic nie wydarzyło. Prawdę powiem wam. Pojęcie, co ja mam tu zrobić. Pochodnia do kliknięcia. Jedz tą jagodę. Spokojnie. Jakiś przełącznik. Może coś z kuszy trzeba ustrzelić. Powiem wam, że ciężko coś wymyślić konkretnego. No spokojnie, tu mamy przełącznik, który użyliśmy, żeby włączyć tą pułapkę, tak? Żeby ją aktywować i wyłączyć. Tu w tej wnęce nic nie ma.
pochodnia nie. O, zajebiście, bryłki złota znaleźliśmy. To jest to, co my potrzebujemy w tym momencie. Amulet życia. No to po prostu taki, o. Żeby sobie był. O, proszę bardzo. No w sumie nie mamy co się bać tej trucizny, bo i tak jesteśmy otruci. A czemu teraz akurat zadziałało? Dobra. Ja pierdzielę. Tak właśnie, tak przypuszczałem, ale no jakoś przez to trzeba przejść. Aha. Dobra, nie do końca rozumiem, w jaki sposób ten mechanizm działał. Ekstrakt leczniczy, coś tam lecznicze. Pięty kuferek. Dobra. To idziemy walczyć. Albo gadać, albo nie wiem co robić. Nieznajomy. Kim jesteś? Jestem Gorza, strażnik świątyni. A więc udało ci się przejść przez pierwszą pułapkę. A to jest ich więcej? Nie łam sobie tym głowy. Dla ciebie to i tak nie ma już znaczenia. A to dlaczego? Myślałeś, że pozwolę ci tak po prostu przejść dalej. Słyszałeś coś o amulecie Adanosa? A więc po to tu jesteś. Zatem wszystkie te lata nie były daremne. Czyli to ty masz część amuletu. To jest powód, dla którego nadal pozostaję w tym świecie. Moim świętym obowiązkiem jest, aby uniemożliwić fragmentowi opuszczenie tej świątyni. Czarni magowie próbują dostać ten amulet w swoje ręce. Muszę im w tym przeszkodzić. I mam ci w to uwierzyć. Moje zadanie jest jasne. Ten przedmiot nie może opuścić tego miejsca. Czemu takie ciche się to działo? Żadnych ale. Moja decyzja jest ostateczna. Już od dawna. Masz jakiś sposób na swoje pułapki? Ty mnie w ogóle słuchasz? Nie ma to już dla ciebie znaczenia. I tak nie. Wow. Aha. O kurde. To już to się wydarzyło. Dobra. Ej, no co jest? Czemu on mnie zamroził? What the hell? To niezła walka będzie. Wam powiem. Może ja zobaczę jakiś... Może tym go... Jebnę. Może się uda. To mnie jest nieumarły. Zostaw mnie, chamie. Co tu się dzieje? W ogóle. No ja pierdzielę.
To fajny pojedynek. Żebym ja jeszcze chociaż mógł na początku tej walki to zapisać. I tak. Ale go to też powinno uderzać jakoś. Czemu tego unikać nie mogę? Kurde. Nie. Nie. Pierdziele, co to jest za pojebana walka? Trochę z mojej głupoty to wyszło, się nie przygotowałem. Kurwa, kombinowałem, żeby tą potę wypić zjebaną. Kurczę, już my blisko byliśmy. Czemu mnie przez to trafił? Da się na pewno odsunąć. Nie. Nie możesz mnie trafić. Nie możesz po prostu. Nie. Parę razy go uderzyć. Jest! Safe! Tak jest! Kurde! Ale ja żem tu potek wypierdzielił dwuręcznik jakiegoś zjeba. Pierścień wojownika, klucz Gorzacha, brązowy grzyb. Ja pierdziele, co tu się wydarzyło? Leży martwego. Kuferek. Zobaczmy, co się skrywa. Antidotum. O, amulet ognia. Bum, ciul. Dobra, zapis. Tak, na szczęście to był antidotum, dzięki Adanosowi. Ta stal. To jest. A, ciekawe. Jakiś stukup.
prostu. Nie wstydź się. No, jeszcze bliżej. Jeszcze troszeczkę. No kurczę, ona się nie rusza z miejsca. Dobra, zapiszmy grę. Mordujemy. Nie ma takiego kastowania spelków. Ma jakiś dropik z niej, coś? Serio? Piszmy grę. Lupicik, co tu mądrego będzie? Jakiś kolejny wierszyk? Leżę w łóżku, nie robię już krzywdy sobie, nie ruszam się, czuję się jak w grobie. Jestem zły na swój los, jestem zły na siebie, teraz nikt mi nie pomoże, chociaż jestem w potrzebie. Jakim cudem potrafię to przeczytać? Kurczę, ty to ma coś nie gadaj, tylko rusz się, bo zaraz z nas podpali to coś. Oho, no to będzie gra zręcznościowa. Dobra, w ten sposób, tutaj. Tir zręczności. Dobra. Dobry moment. To nie był dobry moment. No dobra, ale no... O. Zaraz będzie, że no hand. No w sumie jestem trochę no hand, ale... Nieźle. Załącznik. Numer 1. O kurczę, tu przynajmniej numer 2. To nie wszystkie przełączniki. Kolejne. Łączników kolejnych. Ej no, halo. Łączniki. Proszę działać. O jest. Mam coś strzelić? O Jezu, nie to chciałem zrobić, ale dobra, niech będzie. Kurczę, gdzie tu jest coś jeszcze? Nie mówcie mi, że na samym początku był jakiś przełącznik, którego ja nie kliknąłem. No nie. Jest tutaj, kurczę. Okej. Okay. Tam coś leży. Dobra, tutaj cyk, cyk, cyk. Troszkę dostaliśmy, ale... leżę. Chcemy zapisać grę. Jest spokój względny. Odbijmy sobie żyćku trochę. I otworzenie tego kufarka spowoduje, że one się zrespią, prawda? Nie, ale bełciki dostaliśmy. Więc fajnie, fajnie. Dobra, tu są te jakieś trzy tablice. Czy to się klik? Ale... trzeba najpierw ogarnąć pewnie... zagadkę. Kolorami.
pod ludzie cuchną, podły świat śmierdzi, a ja bezskutecznie poszukuję śmierci. Ale to tylko sen, to wcale się nie dzieje. Chcę tylko, żeby tak było, lecz to tylko nadzieje. Okej. Mam zrobić jakąś kombinację? Tego szkieleta rozdupczyć. No chodź tu walczyć ze mną. O chole. Was. Teraz pytanie, czy to przez to, że złą kolejność wybrałem, czy... Zobaczmy, a jak kliknę to. Strażników chyba tych. No i co, paniaczku? Roślinki lecznicze, ziółka lecznicze. To ciekawe. Trzeba będzie strażników wszystkich tych żywiołów, że tak to nazwę, pokonać. Te dwa mamy za sobą. No chodź tu, no chodź tu. Zabiliśmy ognistego demona. Tutaj już pułapki nie ma. Co ty zrobisz? O jest. Oj. Nie, na golema. Się zakrztusiłem nerwów. Dobra, trzeba szybko go załatwić, zanim ten ognik się odpali. Nie! Nie! No wypierdalaj z tym ognikiem! No co za gówno, nie mogę go namierzyć! No nie, no! O, jest! Dobra, zabity. Teraz czas na was, gówna małe. Nienawidzę, to jest najgorszy potwór w tej grze. Jakieś kurwa ogniki. Bić po prostu dało. No i co, i on tak będzie teraz latał. Dobra, udało się. Dał nam jeszcze tylko ten etap z... skeletami.
To najgorzej. W sensie, jak dobrze pójdzie i ubijemy tego szkieleta z mieczorem, to już z tym magiem powinno pójść gładko. Oho, ten z tą zamiecią. Boż. Dobra, zdechnij. Chcą bawić. Bo i tak na tych strażników nie umarłych to nie działa, więc nie ma chyba sensu kiszenia tego jakoś szczególnie. Chodź tu. Tylko nie odwal czegoś głupiego i daj się zabić. No, bliziutko, już bliziutko. Pomaga nawet zlutować nie można, zajebiście. Dobra. Chcemy sobie podbić zdrówko. Zapiszmy grę. Zobaczmy, czy teraz możemy tego klucza użyć. Tak jest. W ogóle zobaczmy, jak tam poziom naszych podków. Fajnie, że skrzynek. Ale to w sumie na sel taki item. Eliksir zręczności. Możemy sobie od razu wypić. Tak, kurczę, bym powiedział... A, jeszcze eliksir mądrości. Bym powiedział, że... Wygląda to rewelacyjnie. Tutaj widzę, że jest pułapka. Chodź tu, szczurze. Widzę te kolce. Teraz pytanie, czy to będzie tak, o? Jeszcze raz. Kulka chyba jakoś triggeruje. O! Dobra. Zapiszmy grę. Nie użyj, więc odzyskaliśmy. Pierścień. Uferek. Stara kamienna tabliczka. Stary olbrzymi szczur. Eliksir leczniczy. Dobra, zapiszmy, bo ja się boję, że coś przeczytam, coś ruszę i zaraz tu się jakaś imba wydarzy. Amulet Adenosa pozwala właścicielowi stanąć przed strażnikiem równowagi, ale biada nam, jeśli wpadnie w ręce wroga. Zło jest w stanie poświęcić nawet świętą relikę dla swoich mocznych celów. Już wcześniej pogrążył nas w katastrofie. W chciwych szponach orków sprowadził na nasz lud krew i śmierć. Nadszedł więc czas, aby podjąć to ryzyko, nieważne, że już dłużej zwlekasz. Naszym obowiązkiem jest podzielić amulet na cztery części. Tylko królewska krew może go rozdzielić, a w przyszłości ponownie połączyć. Aby jednak boska opatrzność... Oj, wybaczcie. Fotowoltaika mnie nachodzi. Nadszedł więc czas, aby podjąć to ryzyko. Nie można już dłużej zwlekać. Naszym obowiązkiem jest podzielić amulet na cztery części. Tylko królewska krew może go rozdzielić, a w przyszłości ponownie połączyć. Oby jednak boska opatrzność trzymała nas od tego dnia możliwie jak najdalej. Dobra, tu mamy trochę historii. Pierwszą część oddaliśmy naszemu dostojnemu władcy. Okej, okay, zdech. Artefakt dostaliśmy. Jakiś na artefakt. Halo, gro. Okej, okay, mamy magiczny artefakt, tylko nie do końca wiem, co ja miałbym z nim czynić. O, dobra.
Chwila, tu można postawić ten magiczny artefakt. Czekaj, co się wydarzy. No i co? To aktywowało ten portal teleportacyjny chyba, bo się zaczął świecić tak dziwnie. Jedzmy sobie na full jedzonko. No i co się wydarzy? No i gdzież to ja znowu trafiłem? Niech zgadnę. Kolejna świątynia. Chyba sam Adanos sprzysiągł się przeciwko mnie. Przynajmniej nikt się tutaj nie dowie, że w sytuacjach takich jak ta mam skłonności do rozmowy z samym sobą, prawda? Iran! Wygląda na to, że ten stary pryk jednak nie przyłożył ręki do tego kiepskiego żartu. No dobrze, jak tym razem wrócić na bagna? To jest dobrze postawione pytanie. Ja już na wstępie powiedzieć, że w ogóle fajna sytuacja, że żadnego luta tam nie dostaliśmy. Uferek, stała był ekstrakt leczniczy światło. Marły strażnik. To jesteśmy? Się wydaje, że my jesteśmy w tej świątyni w obozie. No bo to jest ostatni ten taki ołtarz, który niby by sugerował, że jesteśmy tu, gdzie powinien być amulet. To z drugiej strony, czemu tutaj są moby? One są ułomne. Dobra. Kurde. Bawcie mnie. Okej, tamten się odpierdzielił. Możemy sobie na spokojnie. Albo nie, spokojnie. Dobra, jest pięknie. Okej, no to pozostało nam pokonać tego mościa. Ej no. Oj. Ja pierdziele. No nie. Ta broń jest za kurcze krót. To jest. Dobra. Ale mam pomysł. Jak to nieco ułatwić? Okej. F1, F2. Dawaj, jemy mięsko. Tak, być duży i silni. O Jezu, nie rób tego wymachu zjebanego.
Kryształowy golem, zabity. 2% do levela nam brakuje. To ładnie. Chcemy troszeczkę pozwiedzać. Co my tu mamy? Ekstrakt many, eliksir odporności na trucizny, światełko. Może tu się czegoś dowiemy. Wtedy wszystko się zaczęło. Cierpieliśmy i umieraliśmy, by uwolnić amulet Adanosa z ich szponu. Wróg jednak był silny, gdyż podstępem zdobył moc naszej świętej relikwii. Okej. Okay. Tak podstępem. Sierpik, stara moneta. Nudzowy grzybek. Na początku nasz lud był silny i dumny. Łaska Danosa była z nami, a jego potężna rasa nas chroniła. Ale potem zostaliśmy zdradzeni. Święty amulet wpadł w ręce wroga, w rąk zdrajcy. Co się dzieje? Coś się dzieje. Halo? Gra się zepsuła, czy? Tutaj chodzi. Patrzcie, to mamy to miejsce, to jest ta świątynia, w której zaczynaliśmy grę. Na bank. Podaczki idzie dostać. Nasz przyjaciel. Najwidoczniej pewnych mostów nie można za sobą spalić. Nawet po śmierci jest z ciebie kawał dupka. Ale nawet pasuje do ciebie takie miotanie się po świątyni. Ciągle nic nie znalazłeś. Może mi nie uwierzysz, ale znalazłem korytarza, nie wiem, czy widzicie. I wcześniej utracone fragmenty naprawdę cennego amuletu. Pewnie się tego po mnie nie spodziewałeś, co? Daj, oddawaj, to mój fragment. Chyba mi nie powiesz, że ty też znalazłeś jeden z nich? Nie, żałosny mag, złodziej. Zatem czarny mag wziął od ciebie fragment i zamienił cię w zombie? Zasłużyłeś sobie. Morda, ciesz się, że ci w ogóle daruję życie. Zresztą zwyczajowo skróci cię o głowę. A już przestało mrygać. Ty się ciesz, że to ja oszczędzę ci mąk, skracając cię o głowę. O, to nie jest mąki. Musimy cię powstrzymać. Czekaj, jacy my? Nie mogę się ruszyć. Kto by się spodziewał? Bardzo oryginalnie, naprawdę. Do diabła z tym Sanchezem. Za życie o, jest. Najpierw tego. Potem szybciutko tego. No krytuj go! Okej. Fajnie, fajnie. Nie! Mat jakiś jest. To ciekawe.
Tam fikołki będzie robił teraz. No tu się odjanie Pawła. Czy co? Chyba trzeba będzie znowu zastosować myk jasność. No jeszcze umiem to pobiedę, ale wiem, że na YouTubie ten obraz jest jeszcze ciemniejszy. Więc wy to już w ogóle nic nie widzicie. Ten ekwipunek to wygląda tragicznie. Dobra, zaszczyłem, że to będzie kolejna walka z jakimś czarnym magusem. Kolejny powalony pojedynek. Zombie w ogóle umierają od razu. Do końca rozumiem, o co chodzi. Aha, to takie zombie kamikadze, tak? Wiecie, nasz zapas podków. Nie no, chyba damy radę. Chociaż kurczę, no nie wiadomo czego się spodziewać na końcu, a tam podejrzewam, że tam może być mega zapotrzebowanie. Podejrzewam, że jak to w grach bywa, zazwyczaj są 3 wave'y. Śmierć, co jest? Jakoś kurczę lepiej zaplanować. Gościu, że posłużyłeś mi za tarczę. Mierć, ciekawe. Ja się chciałem jeszcze nadmienić, jakbyśmy w tamtej świątyni, że coś tak mało walki było, a dużo tego. Nie! Udało mi się nie zamknąć. Cholera jasna, ale to jest dobry plan, tylko muszą te kryty się, żeby go szybko upierdzielić. Nie skacz! Ale to idzie.
Sancheza wykończyć. Dobra, oni są O kurwa, tam jest jeszcze... Aj, ja zapomniałem, że tam ta harpia jeszcze jest. Nie! Jestem zjebany. Okej, otworzyliśmy sobie jeszcze najpierw skrzyneczkę. Spoko. Zapiszmy g... bo teraz się nie da. Nie ruszamy z miejsca. To nie striggerował tych jego pomocników, co mocno ułatwia. Okej. Sanchez zabity. Śmierć niewolnika. To jest dużo gorsze. Tarakosa. Odwalkę jednoręczną. Całkiem. Chodź. Przystojniaku. Tam jest kolejna skrzyneczka do otworzenia. Fajnie poszło. Sierścień kamienny, skóry, 200 bryłeczek. Chodźmy sobie. No spokojnie, bo tu zaraz znowu się coś odpierdzieli dziwnego. Więcej tych kuferków. Stoszyli naszą ojczyznę, ale nasz lud pozostał odważny i silny. Pili naszą krew, ale nasz lud pozostał waleczny i zdeterminowany. Pożerali nasze dzieci, ale nasz lud pragnął sprawiedliwości. Wtedy Adanos dał nam siłę, by ich pokonać. O! Jakieś wskazóweczki. Kolejne. Wyrwaliśmy amulet z ich krwawych szponów. Zgodnie z wolą Adanosa podzieliliśmy go i złamaliśmy potęgę wroga. Wtedy ich wódz opuścił ich i słuch po nim zaginął. Ale Adanos dał nam odwagi. Wypleniliśmy ich szarańcze i bryzgaliśmy ziemię ich krwią. Zabiliśmy zdrajcy i uhonorowaliśmy Adanosa.
ale potem płakaliśmy, bo nasze zwycięstwo było gorzkie, a nasz smutek wielki. Dobra. To ja szanuję takie dropy. No powiem wam, że ta świątynia to już był level hard. Uderzenie pioruna. Ekstrakt maler, no to już gorzej trochę. Ale zawsze coś na sprzedaż. No tam chyba w ogóle przeszliśmy, tak notabene. Aha, tu z tyłu patrzcie, jakie skitrane. Dobra. O, tu coś leży, laga. To jest chyba moment, w którym powinniśmy użyć runy teleportacyjnej Jirana. Gościu, mi wysłałeś na takie patologiczne wyprawy. A, jesteś nareszcie. Czekałem już na ciebie. Kto to? Kim? Myślisz, że i tym razem jesteś o krok do przodu, co? Muszę cię rozczarować. Kiedy ty szukałeś dla nas ostatniego kawałka amuletu, ja zająłem się twoim znajomym magiem. Ale gdzie on jest? Co z nim zrobiłeś? Gadaj! Nie powinno cię to interesować. Przejdźmy już do oficjalnej części. Daj, o co cię proszę, albo twój przyjaciel wykona swój ostatni oddech w życiu. Nawet gdybym wam wszystko oddał, i tak by to nic nie zmieniło. Warto było spróbować. Tak, ucieczka jest bez celu. Co zamierzacie zrobić z tym amuletem? Kto to wie? Chyba nie sądzisz, że wyjawię ci nasze plany. Warto było spróbować. Myślisz, że jesteś cholernie zabawny? Zobaczymy, kto się będzie śmiał ostatni. Starczy. Jak sobie życzysz. Nie myśl, że masz przeciwko mnie jakiekolwiek szanse. No udało ci się pokonać Rianusa i Ferisa tylko dlatego, że musieli wcześniej stoczyć walkę z opiekunami amuletu. Nie gadaj tyle, tylko wy... Zanim zamienię cię w beczkę prochu, chcę, żebyś wiedział, z kim masz do czynienia. Jestem Zorik, mistrz błyskawic. Przygotuj się na burzę, jakiej jeszcze nigdy nie widziałeś. O, no co ja zrobiłem? Upadek. O, tu się... Jak ja mam z nim walczyć? Co to miało być? No nie da rady, ja mam cooldowny na podkach, jak ja mam z czymś takim walczyć? No nie.
przestań robić takie dziwne rzeczy. Pierdzielaj. Gdzie on jest? Tam. Dlaczego jest mi tak słabo? Co jest? Co to za oszustwo? Dobij go, zabij go! Lejchama! Czemu my nie możemy znowu zabić typa? No ja tu walczę na śmierć i życie, a chłopy sobie uciekają. Jakie chamstwo. Boże, jakie to są patologiczne walki, ale podobają mi się. Nie mogę się zajmować wszystkim i wszystkimi. Nikomu tego nie powtarzam. Nie wiem, Wiedźminie Trójce, tylko że mechanicznie jest trochę ciężej. Co? Bo nie można być tak precyzyjnym. Cholera, ten Zorik musiał mnie uśpić. Tylko gdzie są... Nie, fragmenty zniknęły. A Jiran jest teraz... Muszę o wszystkim powiedzieć Varagowi i to szybko. On po prostu za dużo gada. O, o, ten mak naprawdę dał ci popalić. Naprawdę. Miałeś cholerne szczęście, że Drakosz i ja akurat byliśmy w pobliżu. Dziękuję. Możesz podziękować Adanosowi. Ja tylko asystowałem. Czemu właściwie taszczysz ze sobą tyle rupieci? Niełatwo było cię zaciągnąć do wioski. Zawsze to powtarzałam. Hej! Nie wierzę w to. Oby Adano... Ja. A będzie jeszcze... Dobra. Że możemy już tą jasność normalnie zrobić. I myślę, że w tym momencie zakończymy sobie ten odcinek, bo jest wystarczająco długi. Było mnóstwo walk w kontenciku. Ja was zachęcam do komentowania, oceniania, subskrybowania. Trzymajcie się, do następnego. Siemano.